Jak ogarnąć temat kobiet w miejscu pracy, relacji męsko-damskich, odnoszenia się do, do kobiet? Myślę, że zamiast zajmować się kwestią równouprawnienia, feminizmem i, i tego typu klimatami, to rzuciłbym światło troszkę pod innym kątem. Myślę, że skargi, narzekania na to, jak są kobiety traktowane, czy lepiej, czy gorzej, czy są, czy nie są dyskryminowane myślę, że to jest część większe, większego obrazu. Obrazu tego, jak się do siebie odnosimy, na ile szanujemy przestrzeń prywatną drugiej osoby, na ile potrafimy uszanować osobę o, innych zdań, o innym zdaniu, na ile dobrze traktujemy osobę, która jest w jakiś sposób nas, nas, od nas uzależniona w jakiejś relacji, gdzie, gdzie od nas zależy, czy w pracy, czy, czy w jakichś sytuacjach zawodowych. I myślę sobie, że ogarnianie kwestii kobiet w miejscu pracy, traktowania kobiet zacząłbym od tego, żeby zastanowić się, na ile dobrze ogarniamy sprawę szacunku drugiego człowieka, na ile jesteśmy w stanie akceptować odmienność, na ile jesteśmy w stanie dobrze traktować osobę, mimo że, mimo, że tak naprawdę nie musimy dobrze traktować, tylko wynika to z naszej kultury, z naszego nastawienia, z naszego podejścia do życia. I oczywiście można by wymieniać masę wspaniałych przykładów dobrej, mocnej i jakby ciekawej roli kobiet w Polsce. Dużo też przykładów bardzo trudnych, gdzie, gdzie kobiety się, się skarżą. Ja myślę, że takim kluczem do ogarniania sytuacji kobiet jest to: no, szanujmy siebie nawzajem, wszyscy siebie szanujmy, i kobiety, i mężczyzn, miejmy, miejmy tą. Ten moment zawahania się przed przekroczeniem granicy prywatności drugiej osoby, pomyślmy, jak ta sytuacja wygląda oczami drugiej osoby, dobrze się traktujmy, a myślę, że wtedy będzie dużo mniej i problemów na relacji, relacji tego, jak są kobiety traktowane przez mężczyzn, jak mężczyźni się czują w różnych sytuacjach, czy, czy jak w ogóle jest nam dobrze pracować ze sobą.